Powiem tak, kiedy w końcu te grawele przestaną wyskakiwać z każdej lodówki? Kiedy ten szał na grawele, ta gravelowa moda w końcu minie? Kiedy w końcu te boom gravelowe się skończy? No i przede wszystkim powiem tak, czego nie lubię, co mi się nie podoba w tej całej gravelowej subkulturze? Za mną, jazda! Zdobywanie kwadratów zimą nie polecam. Gdzie bym sobie nie spojrzał w internecie, na jakąkolwiek dyskusję, jakikolwiek wątek rowerowy, czy to grupka na Facebooku, czy pod jakimś profilem, pod jakimś postem, pod jakimś filmem, gdziekolwiek jakaś dyskusja, to non-stop przewijają się głosy, komentarze, że marketingowi bullshit, że to wszystko wyhypowane, te gravele, że każą tym youtuberom na nich jeździć, że to wszystko jest wyreklamowane, wymarketingowane, że to moda, trend, zaraz to przeminie, a idź ta. Trzeba by na pewno, te gravele są aż tak bardzo popularne, jakby się mogło wydawać. Ja trochę pośledziłem statystyki, trochę poszperałem i fakty są takie, że w latach 2020-2022 nastąpiło prawdziwe rowerowe boom. Eksplozja popularności rowerów, rekordy sprzedaży w Europie, rekordy sprzedaży na całym świecie, wszystkiego rodzaju rowerów, jakichkolwiek. Tak samo produkcja rowerów, wyjątkowa, rekordowa w Europie produkcja rowerów. Były te zastoje, były problemy z dostępnością, to też wynikało z tych produkcyjnych tematów, ale też przez to, że ludzie po prostu zaczęli masowo kupować rowery, zaczęli masowo jeździć na rowerach. Jakichkolwiek, w jakikolwiek sposób, do pracy, na co dzień, z dziećmi, nad jezioro, na wakacje, jako forma podróżowania, jako forma spędzania czasu, wszelkie możliwe sposoby. I to jest prawda. Faktycznie tak jest. Prawdziwe rowerowe boom. Czy gravele się do tego przyczyniły? Czy stanowią jakąś tego większą całość? Trochę tak, ale to jest cały czas i tak jakiś mały procencik ogólnej sprzedaży rowerów, ogólnej populacji rowerów na świecie. To cały czas jest gdzieś tam daleko, daleko z tyłu jakiś ułamek, który ma oczywiście znaczenie, ale nie aż tak bardzo. Kolejna ciekawa rzecz. Mianowicie kolejne statystyki. Na popularnym portalu ogłoszeniowym, prawda, wzmożony ruch w sekcji sport, rowery i tak dalej, odbywa się od marca, jest prawdziwe poruszenie, trwa aż do maja, w maju i czerwcu ma swój pik. No i moi drodzy, statystyki mówią, że w zeszłym roku, w marcu 2022, w kategorii rowery, najbardziej popularna fraza wpisywana ponad 80 tysięcy razy to jest rower elektryczny. Na drugim miejscu 30 kilka tysięcy, więc zdecydowanie mniej, rower MTB. Dopiero daleko z tyłu na trzecim miejscu mniej więcej ex aequo takie frazy jak gravel, cross i fotelik rowerowy. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o ten fenomen graveli, o tą modę gravelową super, hiper popularną, to jest to mniej więcej poziom fotelika rowerowego. Czy OLX, czy portal ogłoszeniowy jest miarodajnym źródłem danych? No otóż moi drodzy, w kategorii sport w każdym miesiącu przewija się ponad 4 miliony użytkowników, czyli co dziesiąty Polak zagląda na kategorię sport na OLX-ie, więc myślę, że jakaś baza do wniosków, jakaś baza statystyk to jest, prawda? Więc jeżeli już chcemy powiedzieć o jakimś fenomenie, o jakimś super turbo boomie, to jest to boom, który dotyczy rowerów elektrycznych. Ku mojemu zdziwieniu, ku mojemu zaskoczeniu, absolutne rekordy popularności rowery elektryczne. Czy o nich się aż tak bardzo głośno mówi, czy o nich się słyszy w internecie? No niby nie. Chyba, że ja jestem zamknięty w gravelowej bańce i o tym nie wiem. Ale tu jest coś, co trochę mi się nie podoba, coś, co mi nie pasuje. I mam prawo na ten temat się wypowiedzieć. W zeszłym roku napisała do mnie wypożyczalnia.
rowerowa. Z zapytaniem, czy nie chciałbym jednego z rowerów trochę sobie pojeździć, potestować, a ja bym pokazał cały system, jak wygląda to wypożyczanie rowerów, że jest, mają w dużym mieście kilka punktów, można w jednym mieście odebrać, w drugim zwrócić i tak dalej, wszystko fajnie. Ja mówię, dobra, no dajcie, pokażcie, co macie w tej swojej ofercie. No i były oferty różne, natomiast im zależy na tym, żeby pokazać rowery właśnie elektryczne, e-bike'i. No i propozycja padła na e-szosę. Ja wam powiem, ja myślałem, ja już gorszej rzeczy w życiu nie widziałem. E-szosa, jakiś chiński producent, chińska rama aluminiowa, chińska bateria, chiński silnik, dramat. No nie wiem, no szosa. Szosa ma być lekka, ma być sztywna, ma być szybka do szybkiego, żwawego przemieszczania się na długich odcinkach. Tak? Poza miastem. Dobrze, nie w mieście. E-szosa do miasta, która waży 18 kg, która rozpędza się maksymalnie do 22 na godzinę ze wspomaganiem, bateria, która starcza na 3 godziny. To jest jakiś koszmar. Ja myślałem, że już gorszego nic w życiu nie zobaczę. To jeszcze jest nic. Jakiś czas temu zupełnie inna firma, zupełnie inny, ktoś inny się do mnie odzywa z też z pytaniem, z propozycją, czy nie potestowałbym rowerów. Również mamy do czynienia z e-bike'iem i były dwie propozycje. Jeden to był e-bike full, taki trochę nawet enduro bym powiedział, a drugi to był e-gravel. Coś strasznego. Co prawda porządny silnik, porządna bateria, porządna moc. Na papierze to wyglądało już naprawdę solidnie. Nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakieś parametry techniczne. Ale e-gravel, litości. E-gravel, rower, który ma służyć do romantycznego, długiego jeżdżenia w siną dal, w przemierzania szlaków, dzikości, przyrody, zdobywania. E-gravel. Rozumiem e-bike, popularność e-bike'ów. Rozumiem to, że jeżeli ludzie, którzy wcześniej kompletnie nigdy nie jeździli, są w jakimś tam wieku, no nie wiem, ale ten e-bike spowoduje, że jednak na ten rower wyjdą, będą się ruszać, w porządku. Niech to się rozwija, niech to będzie coraz bardziej popularne, ale kurczę, no akurat do mnie to kompletnie nie przemawia. To też fakt jest, że kilka lat temu e-bike'i w ogóle nie istniały, więc muszą przebyć jakąś drogę, żeby to faktycznie jakoś funkcjonowało na jakimś tam poziomie. No takiego e-fula to bym przetestował gdzieś po Karkonoszach, po jakichś wertepach bym go chętnie poujeżdżał. Ale to nie jest droga, to nie jest kierunek, w którym technologia podąża, który mi się podoba. Druga sprawa. Znowu wątek technologiczny. Czy ja wam kiedyś nie wspominałem, że nie przepadam za dętkami? Dobrze, że takie rzeczy zimą się nie przytrafiają, bo jeszcze bym się pobrudził, by mi ręce zmarzły. No oczywiście, że producenci będą się prześcigać w różnych innowacjach, rozwiązaniach, technologii, postępach. Ten postęp technologiczny będzie się napędzał, te zmiany będą i to jest oczywiste i to w każdej branży. Natomiast zwróćcie uwagę, rower szosowy, taki ogólnodostępny dla ludzkości, jest od jakichś 100 lat. Ze 120 lat temu były pierwsze zawody szosowe, no to powiedzmy od 100 lat rowery szosowe są w takiej seryjnej produkcji. 100 lat potrzebował świat, żeby rower szosowy wyglądał jak współczesny rower szosowy, prawda? Z tymi wszystkimi różnymi rozwiązaniami, ukrytymi kablami, pełną integracją i tak dalej. Jezu, ludzie są. Rower górski. W początki MTB to były lata 70. w takim ogólnodostępnym formie lata 90. 30 lat! 30 lat światu zajęło, żeby rower górski z takiego zwykłego, kwadratowego, najbardziej prowizorycznego górala rozrósł się w całą kategorię kolarstwa górskiego z podziałem na hardtaile, fulle, enduro, traile, dirty i całą masę różnych innych odmian. 30 lat! Zdecydowanie szybciej. Natomiast wyobraźcie sobie, że w roku 2017 żadna marka rowerowa na świecie nie posiada w swojej ofercie typowego gravela.
Spec Diverge jest zwykłą szosą Endurance. Scott Addict ma wersję szosową i przełajową. W 2017 powstają pierwsze prototypy roweru marki Rondo, prawda? A dopiero 2 lata później na świat przychodzi napęd GRX. 5 lat, moi drodzy, 5 lat i możemy sobie w schowku kiełbasy schować. 2 podwawelskie wchodzą w całości bez najmniejszego problemu. Mamy gravelowe kierownice, gravelowe torebki, gravelowe koła, mamy wszystko, progresywne geometrie, full carbonitu. No i co? Za szybko. Za szybko to się wszystko wydarzyło. Po prostu za szybko. Ludzie nie nadążają. Świat nie był na to gotowy. Za dużo. Za szybko, moi drodzy. Świat pędzi i ten postęp technologiczny, te wszystkie zmiany, innowacje następują za szybko. Mi się to nie podoba. Ja chciałem mieć zwykłą, prostą, klasyczną ramę, gładkie, smukłe rurki, a teraz co mam? Z PCV. O średnicy jak do prawda, kanalizacji. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jeśli chodzi o te gravelowe trendy, to takim mocno wznoszącym trendem na czasie chyba jest ostatnio amortyzacja w gravelach. Coś, czego kompletnie nie jestem fanem. Ogólnie jakiś nie jestem specjalnie z miłośnikiem takich nowości, innowacji, aczkolwiek do niektórych się przekonuję prędzej, do niektórych się nie przekonuję w ogóle. Ale amortyzacja w gravelu to nie jest dobry kierunek. Moim zdaniem nie. Kurczę. Ej no, zielony. Ty mi tutaj przed chwilą izospeedem wymachiwałeś, a teraz mi mówisz, że amortyzacja, nie? Ten izospeed cały, to nawet bym tego nie podciągał pod amortyzację. To jest bardziej coś na zasadzie lepszego tłumienia drgań. Coś jak karbonowa sztyca, coś jak karbonowa kierownica. Bardziej coś, no to nie ma żadnego nie wiadomo jakiego skoku. Natomiast te wszystkie amortyzowane rozwiązania, amortyzowany mostek, w ogóle amortyzator z przodu do gravela, czy ten nawet Diverge ostatnio wypuścił nawet tego z pełnym zawieszeniem. Jak mi jest, to się nie podoba. Przedni widelec ma być lekki i sztywny po to, żeby był lekki i sztywny, a nie żeby był amortyzowany, miękki i ciężki. No nie wiem, no tak uważam. Aczkolwiek to już nawet chyba nie chodzi o to, czy to jest gravelowa moda, czy nie, czy to są jakieś gravelowe trendy. Już nawet nie chodzi o sam rower, czy to jest rower z barankiem i szerokimi oponami, ale wydaje mi się, że na przestrzeni tych kilku lat powstała całkiem nowa odmiana kolarstwa. Mamy zjawisko, jakim jest kolarstwo szosowe, mamy kolarstwo górskie i teraz chyba rodzi się po prostu kolarstwo gravelowe. No bo to była jakaś niezagospodarowana przestrzeń, której wcześniej nikt nie za bardzo wiedział, jak wykorzystać. I gravele po prostu się idealnie wstrzeliły w tą lukę. No bo jeżeli zwróćcie uwagę, kolejne statystyki. Tutaj na tym kanale, jak pewnie wiecie, gravelowych treści jest całkiem sporo. No i teraz taka grupa docelowa odbiorców, którzy się tutaj znajdują, którzy to czyli wy, prawda, widzowie, no to największa grupa, ponad 40%, to jest przedział wiekowy 35-45. Druga grupa, 28%, to jest 45-55. Czyli te gravelowe treści nie docierają do dzieciaków, do młodzieży, do studentów, do licealistów. To raczej jest dla osób w średnim wieku. Podobne statystyki, które wam przytoczę, ale kurczę, zapomniałem, ale nie chcę się przestrzelić. Mianowicie, jeżeli chodzi o Gravmageddon, znany i lubiany, prawda? Już są zapisy zamknięte, ale ostatnio wrzucili chłopakcy takie zestawienie. Jeżeli chodzi o uczestników na Gravmageddonie, to już wam mówię, 43% zapisanych osób na Gravmageddonie, gdzie to jest bardzo wymagający wyścig, to jest przedział wiekowy 41-50. Największa grupa, druga grupa 40% to jest 31-40, czyli sami widzicie, te wszystkie gravelowe tematy dotyczą osób, które mają już jakiś bagaż doświadczeń, mają już jakieś tam przejścia za sobą. Pewnie to są osoby, które po długiej przerwie wracają na rower. To są pewnie osoby, które gdzieś tam już swoje się w MTB naścigali. Gdzieś na tej szosie, no już to nie są, to nie jest ta forma 20-parolatka, to już nie jest ta wyrzeźbiona łydka, to już nie jest ta slim sylwetka, już się nóg golić nie chce, prawda? Już na te waty, cyferki i komy na strawie nikt tak nie zwraca uwagi, więc liczy się czysta przyjemność, przygoda i zabawa. No i te gravele trochę spowodowały to, że ci ludzie zaczęli jednak dostrzegać, że jest taka forma, jest taki rodzaj
kolarstwa, który temu sprzyja, prawda? I stąd popularne ultra. Ultra, które są w większości traktowane jako przygoda, a nie jakiś rodzaj wyścigu. No i w moim rozumieniu ta cała subkultura gravelowa, której jesteśmy świadkiem, to jest przede wszystkim wolność i przygoda, w której droga staje się celem, prawda? No i trochę nie ma tego za bardzo w kolarstwie górskim, nie ma tego za bardzo w kolarstwie szosowym. Oczywiście każdy ma swój świat i każdy ma swoje preferencje i upodobania, więc ten gravelowy świat to nadal jest tyci w porównaniu z całą resztą. Natomiast jeśli są tacy ludzie, jeśli są osoby chętne, to ten cały marketing gravelowy, ta cała otoczka, nie wiem, no te promowanie, powstawanie różnego rodzaju marek, produktów, czy to jest mniej gravelowe, czy bardziej gravelowe, ja sobie myślę, no jeżeli ktoś ma 40 lat, 50 lat, no to chyba to ma świadomość tego, że tak działa rynek, że to po prostu, no chyba nikt nie jest na tyle podatny, żeby, nie wiem, się łapać w jakieś takie marketingowe niuanse. Ale nawet jeśli cały ten hype na gravele, cała ta otoczka gravelowa, cały ten, powiedzmy to, marketingowy trend, jeżeli to spowoduje, że kolejni ludzie, kolejne osoby wstaną z kanapy, ruszą tyłek, pójdą na dwór lub na pole, czy kupią ten rower, czy wezmą stary rower, ale po prostu zaczną się ruszać, zaczną aktywnie spędzać czas, jeździć, zwiedzać, opowiadać. Przecież kurczę, kanałów rowerowych, gravelowych to tyle się powtworzyło, że aż się za głowę łapę. Konkurencja depcze mi po piętach, tutaj nie ma żartów. No jeżeli ludzie zaczną na tych rowerach jeździć i te gravele to spowodują, to czemu nie? Prawda? Tyle ode mnie na dzisiaj. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat, to śmiało walcie prosto z mostu w komentarzach, bez ogródek. Prawda? Zimno jest, kurczę, zimno jest, no. Ta przygoda to na ten moment taka trochę mocno jest ograniczona do zabawy w błocie póki co, ale no jeszcze trochę. A propos, mogę wam jeszcze takiego małego newsa sprzedać, bo sobie w treku wymieniłem kierownicę na karbonową i tak sobie ją wymieniłem, bo taką miałem fanaberię, ale zauważyłem, może ktoś z was też ma takie obserwacje, że jak jadę na przykład na takim asfaltowej drodze, ale takiej mocno nierównej i trzymam szczególnie w dolnym chwycie, to czuć jak ta kierownica tak minimalnie faktycznie sobie pracuje. A na aluminiowej to jest wręcz odwrotnie. Te wszystkie drgania z ziemi aż odbijają, dają po łapach, a jednak robi robotę ten karbonit. No nie głupie rozwiązanie. Boję się, co będzie dalej. Co oni wymyślą jeszcze w tych rowerach, żeby nas zaskoczyć? No muszą coś wymyślić. Świat jest tak skonstruowany, że ludzie są żądni nowości, żądni innowacji. No co, jak jest 12 rzędów, to co, zrobią 13? Chcą już chyba 13 rzędów. Nie wiem, z tych 12 rzędów używam 3 na razie. Jadę, zimno. Dajcie znać, co tam myślicie. Zostawcie lajka, łapkę, co tam jeszcze, co tam lubicie, co tam chcecie.